hej, po co w kółko mówić tak samo, po co w kółko używać tych samych nudnych słów, przestań wreszcie mówić good. Jeden odcinek już o tym nagrałam, on się bardzo spodobał, to przynoszę Ci drugi, kolejne 5 synonimów, 5 innych słówek, które znaczą, że coś jest dobre, a brzmią, no to jest angielski poziom wyżej. Zacznij używać słówek z tej listy i brzmi bardziej po angielsku. Do roboty. Pierwsze słówko, którym zastąpisz good, to impressive. Impressive, czyli robiące wrażenie. And your progress in English will be impressive if you join ENCJO. Progres w Twoim angielskim będzie impressive, robić wrażenie, jak dołączysz do ENCJO. Jest po temu świetna okazja, bo teraz czas zapisów, że są zapisy u nas cały rok. Impressive. She made an impressive speech. Everybody listened to her attentively. Tu drugi przykład, czyli wygłosiła robiącą wrażenie przemowę, wszyscy jej słuchali. Impressive. Notuj sobie, albo pobierz PDF, który dla Ciebie przygotowałam i potem mów te słowa, wymyślaj też swoje. Tam masz miejsce na powtarzanie moich i na Twoje przykłady i ucz się używać nowych słówek. Na przykład splendid. Splendid. What a splendid plan! It's definitely going to work. It's definitely going to work. Splendid plan. We worked all day, but it was worth it. The results are splendid. Cały dzień poświęciliśmy na tą robotę, ale wyniki są bardzo dobre. Znakomite. Czasem po polsku mamy też ten problem, że używamy w kółko tych samych wyrazów, a jak chcemy brzmieć jak ludzie, no nie wiem, bardziej elokwentni, wykształceni. Są takie momenty w życiu, jak na przykład matura, gdzie człowiek chce brzmieć na bardziej elokwentnego, to ja bardzo polecam. Niezależnie czy masz maturę w tym roku, czy matury nie masz, synonimy słówka good Ci się przydadzą. Na przykład awesome. Awesome nie jest synonimem, którego używałabym w eseju na maturze. Awesome raczej bym mówiła, na przykład, że parachuting is awesome. Albo it feels awesome that you keep falling down and then you're suddenly dragged up. To jest awesome uczucie, nie? Tak sobie spadasz, a potem Cię szarpnie w górę. Czyli genialne, no takie kapitalne uczucie. Może tak, bo to nie jest słówko na wypracowanie, tak jak mówię. Albo this waterfall is awesome. Ale wodospad, no czadowy. So huge, że aż awesome. Czwarte słówko, które mam dla Ciebie, to extraordinary, czyli wybitny. Ordinary to jest zwykły, no to jak coś jest ekstra, to jest bardziej. Masz to? Czasem jak się zastanawiasz nad takimi, widzisz takie słówko, to wrzucaj to od razu w Diki albo w inny słownik, ale słownik, który ma wymowę. Widzisz? Wpisuj sobie, powtarzaj, jak się to tam porządnie wymawia, żeby nie tylko umieć to na tej maturze napisać, czy FC, czy co tam będziesz sobie zdawać, bardzo zachęcam, ale też poprawnie to wymówić, bo po tym Cię ocenią. Dajmy przykłady. She has done an extraordinary job on the research, on the project, ok? Czyli job. Extraordinary job. The man seems to have some extraordinary effect on people. Też może być. I piąte słówko, które mam dla Ciebie, którym również zastąpisz, że coś jest bardzo dobre, coś może zatykać dech. Takie jest, że aż mnie zatkało, czyli składamy to. Breath, oddech, zabierać. Masz już to słówko? Breathtaking. Breathtaking. The view is breathtaking. It's so much worth climbing all the way to the top. Pamiętaj, używając w kółko tych samych wyrazów, trochę stoisz w miejscu, a trochę nawet się cofasz. Spróbuj, zwłaszcza kiedy mówisz, wrzucać te nowe słówka. Pobierz PDF, ćwicz, aktywuj, żeby to były Twoje aktywne słówka. Trzeba będzie wykonać trochę pracy. Watching is great, may not be enough. Oglądanie jest super, może być trochę za mało. Jeśli chcesz praktycznie używać angielskiego, to zapraszam Cię na nasze zajęcia do ENCJO, stacjonarnie w Bochni lub online z każdego miejsca, także z Twojej kanapy. Zapraszam Cię też do subskrybowania, bo przegapiasz takie fajne odcinki jak ten. Jeśli nie subskrybujesz, to naciskaj dzwoneczek i wbijaj na nasz kanał jako subskrybent. Do zobaczenia. Bye!